Witam serdecznie. Przyjechał do nas pan Zdzisław Kasyk, prezes Krakowskiego Związku Koszykówki, członek zarządu PZ Kosz. Witam też Wojciecha Rogowskiego, trenera kadry Polski tego rocznika i pana trenera z Włocławka, Kożana. Imię, tyle imion, to mi wszystko wylatuje z głowy. Przede wszystkim tutaj chciałem pogratulować panu Grzesiuowi Kożanowi za mistrza z Anwilem Włocławek, bo był asystentem. Trenerowi Wojtkowi pogratulować mistrzostwa licealiady, który zdobył w Gorlicach. No a panu Kasykowi, świetnej młodzieży. Obserwuje pan od rana mecze, jaki poziom? Różny. Mnie martwi jedno. W Europie coraz więcej, nawet w tym wieku, jest gra po obwodzie i rzuty za trzy. A tu policzyłem na jednym meczu, za 40 minut dwie drużyny rzuciły razem trzy trójki trafione. A ten element niestety w Europie jest, nie tylko w Europie, bo w Ameryce, w NBA odgrywa decydującą rolę. Natomiast poprawiła się technika. To znaczy lepiej się kozuje, lepiej się podaje, ale niekoniecznie spod kosza się dobrze trafia. Co w tym wieku zresztą jest prawdopodobne. To znaczy, pane, ilość powtórzeń nie jest wystarczająca do tego, żeby się trafiało. Pan Wojtek Rogowski, trener kadry Polski, trener kadry Mazowsza był. Jak wiele się zmieniło od OM-ów, od finałów, gdzie pan obserwował chłopców do dzisiaj, finałów klubowych, i jak będą wyglądać przygotowania do letniego kampu? Jeżeli chodzi o zawodników, są pojedyncze osoby, które wydaje mi się, że przekonały nas, sztab trenerski, troszkę bardziej do tego, żeby na kogoś postawić czy zaufać, bo do kilku osób może nie do końca byliśmy przekonani, obserwowaliśmy. Niektórym myślę, że udało się nas przekonać do tego, żeby dać szansę. Natomiast duża część chłopców, których obserwujemy, gdzieś tam potwierdza swoje umiejętności do tego, żeby można było próbować powoływać ich do kadry. No. Zawsze zgrupowania, kampy centralne były od razu, jak się rozpoczynały wakacje letnie. Pan Rogowski zaproponował, żeby tym razem zrobić to pod koniec lipca. Z czego ta idea? Ja uważam, byłem na trzech kampach centralnych z trzema różnymi rocznikami. Wydawało mi się, że kamp centralny, który odbywał się niedługo po zakończeniu sezonu, który trwał najdłużej dla tego rocznika, kończy się w połowie czerwca albo czasami nawet później. Kamp centralny był organizowany często na początku lipca. Nie był to długi okres do nie wiem, regeneracji fizycznej, ale mentalny też przede wszystkim. Wydaje mi się, że dłuższy odpoczynek mentalny jest tutaj potrzebny, fizyczny oczywiście też, natomiast w lipiec jeszcze jest do wykorzystania dla chłopców na poprawienie swoich umiejętności, na skorzystanie z różnego rodzaju kampów, przygotowanie się do sezonu, a koniec lipca i początek sierpnia to jest okres, który często kluby zaczynają trenować i to jest dobry czas na to, żeby wykorzystać ten okres przed obozami klubowymi dla chłopców. Mogą przyjechać na kadrę, mentalnie troszkę wypoczęci po długim sezonie, gdzie jest duża presja, a to są młodzi chłopcy. Mogą się skoncentrować na rzeczach, które będą mogli robić na kadrze, na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Panie prezesie, nie jest jeszcze powołany skład tych 32 zawodników, a rodzice czekają z niecierpliwością, chcą planować wakacje. Czy to troszkę nie za późno? Bo z tego, co mówi pan Wojtek, bo skład się pokaże za 2-3 dni, czy no, jak to wygląda? Finał jest decydujący, bo
Taka prawda jest, dopiero w finale, jak jest wyrównane mecze, to się okazują, czy zawodnicy mają predyspozycję na granie na wysokim poziomie, czy nie, więc powoływanie wcześniej to by było tak, jakby było ktoś w totka chciał grać, że albo trafi się, albo nie. Zasady są jednak, a poza tym pokażą się tutaj w walce i co, a on nie został powołany, dopiero by rodzice mieli problem. Pan Grzegorz Korzan, wiele pan pomaga Czyżylewskiemu, widzę w ławce, TKM Włocławek po raz drugi w finale, trochę właśnie o tym meczu, no chyba troszkę dla wielu zaskoczenie, bo tutaj sądzili, że to jednak WKK Wrocław będzie w finale. Nie, na pewno zdecydowanie determinacji więcej dzisiaj Włocławek wykazał w tym meczu. Myślę, że jakieś tam drobne problemy wewnętrzne WKK, drobna kontuzja gdzieś tam pozwoliły na to, że my mogliśmy tym naszym systemem gdzieś tam działać. Próbowaliśmy te wszystkie mankamenty WKK wykorzystać. Trener bardzo dobrze dzisiaj reagował i po prostu wszystkie błędy udało się wykorzystać. Chłopcy zagrali na wysokim poziomie. Kilku chłopców się tak naprawdę włączyło, co w tych meczach jeszcze na tych mistrzostwach się nie zdarzało. Więc taki kolektyw dzisiaj tak naprawdę to wygrał. I tak jak mówię, determinacja do tego, żeby to zwycięstwo dzisiaj osiągnąć. Oczywiście nie będziemy pytać o nazwiska zawodników powołanych, dowiemy się za 3 dni, ale przynajmniej 50% z tej listy będzie tutaj z tych finałów. Panie Wojtku, na króciutko jeszcze, jak wygląda ten etap przygotowań i co dalej? No pierwszym etapem dla tego rocznika jest kamp centralny. 30 lipca początek do 7 sierpnia. Po kampie 8 sierpnia wylatujemy na turniej do Hiszpanii, gdzie zabieramy już 12 osób. Turniej się kończy 12 sierpnia. Wracamy z turnieju, chłopcy mogą wrócić do klubów. Myślę, że już rozruszani przed sezonem, przygotowani do kampów swoich klubowych. Więc mówię, to jest dobry okres na rozpoczęcie treningów, ten początek sierpnia czy koniec lipca, bo chłopcy i tak by w swoich klubach na pewno rozpoczynali treningi, więc dobrze to wykorzystają i przygotują się do sezonu. A lista zawodników cały czas się tworzy. Czekamy do ostatniego gwizdka, czyli do jutra i już będziemy mądrzejsi. Dziękuję za wywiad, pan Zdzisław Kasyk. Zaapeluję jeszcze do rodziców, że oni wcale nie pomagają dzieciom, że waląc w te bębny, bo ani nie słuchają uwag trenerów, ani sędziów przeszkadzają. Stolik robi błędy punktowe, bo nie słyszą się między komunikacją. To oni zamiast dopingować pozytywnie, to robią doping negatywnie. Ja mogę apelować i tak będą robić swoje. Może zrobimy jakiś zakaz używania trąbek. Trzeba będzie, bo jak ktoś idzie, kto ma więcej bębnów, który zespół, to nie w tą stronę koszykówka idzie. To zapraszam teraz na przerwę, żeby trochę odpocząć przed drugą połową. Dziękuję bardzo.